Siemano, doman z tej strony. Witam na kanale Doman Code. Odcinek, jeżeli chodzi o aktualizację mojego kursu, tak jak zapowiadałem, będę miał tutaj sobie w tej playlistie po prostu takie update'y i dla osób, które są zainteresowane, to oczywiście serdecznie zapraszam. Generalnie, jeżeli chodzi o update, to ostatnio wrzuciłem przez weekend wszystkie metody takie podstawowe, jeżeli chodzi o takie operacje na domie, czyli dodawanie elementów, usuwanie elementów, pobieranie jakichś atrybutów, dodawanie klasy, odejmowanie klasy, toglowanie, takie mega podstawy. W kolejnej części update'u, który ukaże się, myślę, że znowu za tydzień, max 2. będę chciał zrobić oczywiście tego ćwiczenia, a później po tych ćwiczeniach myślę, że polecę z asynchronicznością, żeby oczywiście dalej rozwijać to, zgodnie gdzieś tam z moim założonym planem. Więc dla osób, które jeszcze się nie skusiły, bo na przykład byłoby dla nich za mało, to zapraszam. Oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy, którzy się już skusili. Dosłownie kilka osób na Udemy, na Edu już można powiedzieć, że mam kilkanaście osób, więc bardzo się cieszę z, tej, z tego powodu, że ktoś jednak jest tym zainteresowany. Serdecznie zapraszam wszystkich pozostałych, którzy są jeszcze nie niezdecydowani. I jeszcze jeżeli chodzi właśnie o kupony. Największy problem miałem z Udemy, bo tam ta minimalna cena jest 74 chyba 99 do ustawienia. No i nie chciałem na razie, żeby w takiej cenie to było i wiem, że to jest raczej dużo dosyć, jak na te MVP, które aktualnie jest, więc założyłem na Facebooku, taki fanpage, na razie to po prostu żeby było jakieś jedno miejsce, gdzie można po prostu pobrać sobie jakiś kupon, żeby kupić sobie to w tańszej cenie i tam będę oczywiście wrzucał i na eduj i na udemy, wszystkie aktualne kupony y oczywiście, jeżeli się to rozrośnie, to może będą pomysły na to, żeby gdzieś tam większy kontakt z Wami, więc serdecznie też zapraszam raz do obejrzenia sobie tego profilu, może polubienia i może to będzie też motywacja, żeby tam wrzucić czasami jakąś może ciekawostkę. Coś, co się nadaje na materiał, takie wideo. Ja to raczej mam takie dłuższe filmiki. Dla jednych to jest może źle, dla innych dobrze, ale to można by było tu mieć takie fajne, dłuższe te filmy, a na moim fanpage'u będzie można jakieś krótsze czasami, jakieś snippety, może sobie wrzucić jakieś takie krótką jakąś funkcję napisać, i na przykład, że można coś zrobić. Prostym taki snippet z jakimiś opisami, więc myślę, że jest to jakieś tam pole do popisu, jak się znajdzie oczywiście na to czas. Więc serdecznie zapraszam, ale na pewno tu link na dole sobie znajdziecie i można tam te kupony po prostu wziąć i tam w tańszych cenach po prostu wziąć sobie i zakupić te kursy. Co myślę, że to będzie fajną opcją do tego, żebyście mieli jedno miejsce zawsze aktualne. Jak się skończy, to będzie w najnowszym poście gdzieś tam wrzucony i nie będzie tutaj problemu. Więc Tyle co chciałem wam przekazać. Serdecznie zapraszam Was do mojego kursu. Serdecznie zapraszam Was do fanpage'u. No i oczywiście do jakiejś interakcji ze mną możecie na przykład tam wrzucać w jakaś taka luźniejsza rozmowa, nawet na prywatną wiadomość. Czasami ludzie bardziej chętnie nie wiem, na LinkedInie mi się zdarzało, że ktoś do mnie pisał prywatne wiadomości. Może nie lubi gdzieś tam publicznie opisywać czegoś, więc fajnie to będzie takie, muśle, takie nasze miejsce styku. No i myślę, że jak to się już że tak powiem, rozpędzi, no to już będzie też fajne takie miejsce do kontaktu z Wami. Tak więc serdecznie jeszcze raz zapraszam, no i tyle co chciałem Wam przekazać. Cześć.